Drugi poziom zrozumienia, sfera przyjemności, spełnienia, cierpienia i bólu. Wzmocniłem łączność z naturalną siłą życia. Połączyłem się z energią społecznych więzów. Teraz kieruję uwagę ku osobistym potrzebom. Zanurzam się w otchłani skrytych, nieświadomych własnych potrzeb. Pochylam się nad przestrzenią osobistego szczęścia. Jego spełnienie jest nie tylko prawem, ale naturalnym moim obowiązkiem. Przyzwalam na nie. Akceptacja własnych potrzeb i prawa do nich przenika głęboko do fundamentów podświadomości. Rozpoczynam drogę od uświadamiania, precyzowania i realizacji swoich marzeń. Spoglądam na nie z aprobatą miłości, wręcz rozkoszuje się samospełnieniem. Harmonizuję sfery własnych potrzeb, czerpiąc moc z pierwotnych instynktów. Zamieniam energię niemocy na potencjał jej przeciwległego bieguna. Błyskawica lęku staje się piorunem odwagi, poczucie winy wewnętrznym pokojem, użalanie harmonią codzienności. Poświęcanie się i ograniczająca wstrzemięźliwość miłością. Uskrzydlam miłość, budując osobiste spełnienie, doświadczanie bogactwa seksualności i samozadowolenie. Wzmacniam poczucie godności osobistej. Szanuję swoje ciało. Pielęgnuję je jak świątynię Boga. Owo poszanowanie ma swoje odbicie we wszystkich sferach życia, począwszy od sposobu ubierania się, odżywiania, skończywszy na kulturze mowy i dostojeństwie ruchu. Powtarzam samemu sobie: chcę, mam prawo, wręcz obowiązek rozkoszować się życiem. Mam prawo doświadczać wszelkich przyjemności. Otwarcie wyrażam swoje potrzeby, najpierw przed samym sobą, następnie przed innymi. Mam zaufanie do życia. Akceptuję siebie takim, jaki jestem. Dalszą drogę podejmuję, doświadczając własnego szczęścia, obfitości i spełnienia.